Witam wszystkich serdecznie tutaj na tym naszym spotkaniu. Pozwoliłem sobie zorganizować taki apel upamiętniający naszego międzyrzeczanina. Będę się powtarzał, ale to powiem wspaniałego człowieka, z tym, że nie ma ludzi idealnych. Każdy o tym wie, tylko człowieka, który swoim życiem, swoim postępowaniem zaraził wiele osób. Tym, czym my się zajmujemy, tym, co robimy, rozsławił w świecie Międzyrzec Podlaski. Bo piosenka ta coś przypomina, że byłaś ty i byłem ja. Odpowiedz mi, czyja to wina, że nadszedł kres pewnego dnia. W 2001 roku otrzymał tytuł honorowego obywatela miasta Międzyrzeca Podlaskiego. 16 czerwca 2017 roku odszedł na niebieskie łąki, gdzie gra i śpiewa zapewne Najwyższemu. Żyć będzie do momentu, kiedy będzie żył w naszej pamięci, w sercach naszych. Przez jednych uważany jako hymn, przez innych jako wyraz pokory, non nobis domine w tłumaczeniu nie nam, nasz Panie, stworzeniu podłemu, ale czyń sławę imieniu swemu. Niechaj Ci tam dobrze będzie, Panie Mieczysławie. Spojrzy na nas czasami przychylnym okiem. I za to wszystko chcieliśmy Tobie podziękować. Warszawa jest miejscem, w którym mieszka i pracuje czasowo. Zawsze chciał wrócić do Międzyrzeca, zawsze był takim patriotą lokalnym, kochał Międzyrzec, rozsławiał Międzyrzec. Nigdy nie wstydził się mówić o swoim pochodzeniu, nigdy nie wstydził się mówić o tym małym miasteczku na wschodzie Polski. Jego marzeniem było wrócić tutaj do Międzyrzeca. I słuchajcie, tak się stało. Dziękuję Ci, Tomek, bardzo. Dziękuję Wam wszystkim za to, że mogliśmy go dzisiaj powspominać. To, co młodzi zobaczą wśród właśnie Was, to jest dopiero wielka nauka. Nauka płynąca bezpośrednio z doświadczenia. I zawsze robił taki gest i mówił tak trzymać. Nie wiem, czy pamiętasz ten jego gest. Tak trzymać. I życzę Wam tego samego. Tak trzymajcie. Dziękuję serdecznie.